Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony, witam w kolejnym odcinku Spirit Hunger 2 Termina. Moi drodzy, z pewnością możecie zauważyć, że jest delikatnie inne UI. Zapytacie dlaczego? Po pierwsze, lepiej mi się to czyta, bo to jasne UI to jest po prostu kurwa tragedia dla mnie. Nie wiem dlaczego oni zawsze używają takich jasnych UI i w ogóle tych backgroundów, ale no mnie to po prostu irytuje. Czcionka również jest inna, bo naprawdę, tak mi się to ciężko ostatnio tłumaczyło. Na samym początku, jak nagrywaliśmy terminy, była w ogóle jeszcze inna czcionka. Tylko ja podczas robienia teraz tego tłumaczenia, zapomniałem, że jest zmieniona i zrobiłem weryfikację plików Steam. No i niestety, ale przywróciło mi tą podstawową. Dlatego ostatnio tak się strasznie jąkałem, bo ja po prostu nie widzę. Mimo już nie mam żadnej wady wzroku, nie mam dysleksji i nic z tych rzeczy, to mi się to po prostu naprawdę źle czytało. No, więc jest teraz zmieniony UI. Wydaje mi się, że jest nawet lepiej niż było do tej pory, bo no jest to bardziej takie przejrzyste, bardziej kontrastujące i nie walące po gałach, jak zazwyczaj mieliśmy to w poprzednim kolorze. Dobra, moi drodzy, co zrobimy sobie z tym naszym centaurem, który tutaj jest? Powiem wam szczerze, że musiałem przechodzić to w ogóle od nowa wszystko, więc przedmioty mamy delikatnie inne. I nie wydaje mi się, żeby był sens z nim teraz walczyć. Z tego co mi wiadomo, nie trzeba z nim walczyć. Jest to w ogóle boss. Zacznijmy od tego. Jest to boss, którego no nie musimy w pełni tłuc. On teoretycznie jest do zabicia, ale nie trzeba go zabijać. W ogóle zauważam, że tu też jest przejście i w sumie prowadzi ono do tego samego. Więc... No właśnie, on sobie tutaj lata. On sobie tutaj lata, ale tylko to, że on sobie lata. Można go ominąć śmiało. Poprzedni mi tutaj przyleciał. Chyba, że on sobie naprawdę złapie, no to wtedy już nie będziemy mieli wyboru, prawda? No ale na razie go nie ma, więc zostaje tak jak jest. I z tego co widziałem na mapie, jest to już trzeci bunkier, który mieliśmy właśnie odwiedzić. Ja nie mówię, że tego bossa zostawię ogólnie, tylko po prostu w danej chwili nie chce mi się wracać przez całe miasto Prieville, żeby tutaj dojść. Dobra, bunkier wycisza wszystkie dźwięki z zewnątrz. Są jakieś randomowe bazgroły. Być może nie dotrzemy do raju dzisiaj, może nie za 10 lat, a nawet może nie za naszego życia. Ale widzicie, że kładziemy fundament. Korzenie wzrastają i doprowadzają ludzkość do ziemi obiecanej. Bądź dumny wiedząc o tym. Właśnie, i tutaj próbują się doczekać, próbują dotrwać do jakiegoś raju, do jakiejś ziemi obiecanej. W arkuszu kalkulacyjnym znajdują się losowe daty. To nie wygląda raczej na ważne dla ciebie w tym momencie. Dobra, jakieś randomowe dokumenty. Idziemy na dół. Jest to dziewczynka. I ona każe nam iść do windy. Oczywiście do windy pójdziemy również, ale najpierw się tutaj... rozglądamy. Dobra, drzwi do szafki są niestety zablokowane, tutaj jest pusto. Tu jest jakaś farba. Jaka to była farba? Phantom Blue? Ciekawy kolor. Dobra, dwa szylingi. Tu niestety jest puste. Też puste. Zamknięte, puste. Dwa szylingi. O! Wódka! W ogóle ile mamy szylingów? To jest ciekawe. Bo powiem wam, że tych szylingów chyba mamy już sporo. No 99, my już mamy full. Już więcej ich nie zbieramy. I nie wiem, czy ja już od dłuższego czasu nie mam właśnie full szylingów. Kurde. Tyle przedmiotów, tyle kasy poszło. Sieje. No. Jest tutaj dosyć świeża, obcięta ręka. Weźmy ją. Jest więcej rączek.
Jest tutaj piła do gości. Wygląda, że jest raczej używana. Weźmy ją. Duży pojemnik na śmieci. Nic nie ma interesującego w środku. Ale czemu ty... No właśnie, jednak da się. Ktoś strzyma ze sobą różne części ciała. Wygląda na to, że praca nad trzeciem jest wciąż w toku. Weźmy tą łapkę. No właśnie, ale ja zapomniałem, przecież ja mogę karmić te nasze zombie. Mam przecież podcinane kończyny. Kończyny. Jak tu wejść? Tutaj jest chyba pucha. Kutka jest. Jest. Dobra, otwórzmy ją. Wtedy nic nie będzie. Szkoda. No właśnie, jeżeli chodzi też o ostatni filmik, który wbił... W ogóle ja teraz renderuję właśnie film na dzisiaj, czyli na niedzielę. Renderuję go w tej chwili, więc jeżeli zobaczycie, że się przez chwilę nie ruszam, to zapewne dlatego, iż mi po prostu wyskoczyło okienko z Vegasa, że skończyło się renderować. Dobra, to jest zamknięte. I w stosunku do poprzedniego filmu zauważyłem, że były takie dosyć mocne... Takie dźwięki, takie py i tak dalej, nie? W sensie takie, no nie wiem jak to wytłumaczyć. Zazwyczaj potrzebny jest do tego pop filter. I ogólnie ja pop filter mam, tylko no nie używam, bo jest mi ciężko z nim cokolwiek nagrywać. Więc zainwestowałem po prostu w gąbkę. Mam nadzieję, że będzie lepiej, przynajmniej delikatnie. I że nie będzie już takiego no. O Jezu. Nie mogę. Te kolory będą takie same? Nie. A, to są inne kolory. Aha, turkusowy Almer. Ciekawe. Uterus. Żółty uterusowy? Co znaczy uterus? Uterus to macica. Chyba. Tak, uterus to jest macica. Macicowo-żółty. Ciekawy kolor. Musiałbym zobaczyć. Oż tu tylko ślimak. I to jakiś dziwny, upośledzony ślimak. Dobra, zapiszmy grę. Oczywiście znów od złej strony poleciałem. Nic nowego. Dobra. Zapisane mamy, czyli teraz już mogę się z tobą tłuc. Mogę, nie mogę. Nie mogę, bo nasze ziambi są głodne. Dajmy mu nogę. Just. Uj, to daje sporo. Możemy ich tym karmić. No i fajno. Dziewczyny są najedzone. Przynajmniej tak mi się wydaje, że są najedzone. Kolejne przejście. Ślimak chyba sobie odpuścił. A, to był taki skrót w sumie. Bo tu przejście nie było, tak? No nie. No dobra. Tutaj też było przejście. Tu był ślimak. Tu był pewnie ślimak też. Czy nie? Póki dziewczyny nie są głodne, zawalczymy ze ślimakiem. Jak ty wyglądasz? Żywe mięso powoli do ciebie pełza. Stitches coś mam mrocze, ale jego usta są tak zszyte, że nie może poprawnie mówić. Nie wyglądasz jak jeden z tych potworów powyżej. Stitches przeczesuje włosy na bok głowy. Gdzie to ma włosy? A to jest ona! Kręci się niezdarnie dookoła, podziwiając własne ciało. Wygląda na to, że Stitches na chwilę wstrzymuje swoje ataki. Jesteś zaskoczony... Zaskoczony tym, jak łatwo było ją przekonać. Musimy z tym walczyć, tak?
A mogę na przykład z tobą porozmawiać? Kills. Nic innego nie mam. Bloodsword jeszcze mamy. Zaraz zobaczymy sobie, jak ten Bloodsword działa. Porozmawiajmy. Stitches sobie coś tam bełkocze. Aha, coś czytaliśmy. Czy możesz mnie zrozumieć? Mhm. Cokolwiek to znaczy. Tylko mi tackle. To jest Stitches. Stitches dołącza do bitwy z zdegenerowanym Rehotem. To jest Stitches. To nie była Stitches wcześniej. I czemu Marinka jest głodna? Dobra, wejmy w torso. No ale to nie są dobre ataki, jak jesteśmy głodni. Tak, za 18. Zobaczmy sobie, jak działa ten skill. Bloodsword, przepraszam, nie Bloody. Użytkownik Aquarina, tak. Marinka summonuje Bloodsword. I co, ja rozumiem, że ona już ma ten... Tak, ma ten Bloodsword. No czy ja wiem, czy to jest takie dobre? Prawie powiedziawszy, myślałem, że jest lepsze. Jedno kozę nam zabijesz zaraz, ty. Ten też jest mocny. 34. Dobra, kto inny dostał teraz łeb? Jezu, ile to ma HP? Na maksa. Dobra, Marinka. Aj, kurde, nie dostała. Znaczy, w sumie dobrze, że nie dostała. Na maksa. Ile to ma życia? Teraz Ola dobrze jakby dostała. Albo Marinka właśnie. Bo ja mam takiego heala, że mam to w dupie. Totalnie mam to w dupie. Dopóki mam agility na wysokim poziomie i dopóki mam tak naprawdę... Lifestyle, to naprawdę gówno mi obchodzi, jak sobie to atakuje. No kurwa, umrzesz ty w końcu? Zaraz mi któreś umrze. Jest dobra. No kurde, no bez jajec. Mnie to nie boli. No bez jaj. Może jest nieśmiertelne. No kozę mi zabijesz, zostaw tą kozę. No w końcu. Za gówno. Kreatura nie ma nic wartościowego. Nekromancja? No raczej nie. Tak myślałem. Nie ma co odciąć. A ta koleżanka? 15 shillingów, jest. Stitches niestety też się nie da zrezurektować. Dobra, Marinka, naprawdę jesteś głodna? Gdzie ty tak się zgłodziłaś, koleżanko moja? Co ja mogę zjeść? Mąkę pszenną. Nie mogę zjeść mąki pszennej. No to dobra, no placek, gulasz grzybowy. Ile on oddaje? Dużo daje. Niedobrze.
Tam byliśmy, tu nie byliśmy. Ale to jest tylko przejście po drugiej stronie. O! Nie. Myślałem, że może coś tutaj użyjemy, ale nie. Widzę, że na dole jest jakaś skrzynka, to oczywiście sobie też przejdziemy. Wydaje mi się, że to jest w ogóle kontynuacja w sumie dalszej trasy. A jednak nie przejdziemy. A jednak przejdziemy. Tam jest ich więcej. Ciekawe. Nie wiem, czy nie zepsułem coś. Więcej was matka tu nie miała. Dobra, tu jest przejście, jest. Ale jakoś nas nie atakują zbytnio. Olały nas. Słoty Francis. Mumbler Purple. Torment Red. Udręczony czerwony. Ciekawe. O, 3 pociski. 2 pociski i jakieś przedmioty. Pipe Branch. Gasoline. Świetnie. W sumie gasolina i tak nie używamy, ale okej. Okej, tu nic już więcej nie ma, więc chyba stąd idziemy. Chociaż możemy zapisać grę w teorii. Zapisać grę i zobaczyć, czy przypadkiem tutaj te nasze... Szywańce, bo to dziwnie wygląda. Dziwnie ogólnie wygląda to zjawisko, które występuje troszeczkę powyżej. Bardziej mi przypomina króliczki. Tak jakby... No zobaczcie sami. Dziwnie to wygląda. To się ta dwójka. Ale nas olewają. Może możemy dołączyć. Nie? To nie, bez łaski. Dobra, czyli tu przejścia nie było. Tu jest jeszcze jakieś przejście. Boję się, że to będzie dalsza kontynuacja. W ogóle jest generator. Dajmy paliwka. Generator jak sobie chodzi. Dokumenty, coś? Nic? Zero? Nul? Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. No ale nie ma tu żadnego też przejścia po tej stronie. Czy czegoś nie widzę? Nie no, tu na pewno nie ma wyjścia. Tu nie może być kontynuacja na górze. Pewnie ze strachu. Uuu, ale nam zeszło Sanity. Dobra, no to trzeba sobie... O właśnie, akurat w tym momencie mi się wyrenderowało. Właśnie mi się wyrenderowało, więc teraz na sekundę, przepraszam. Za dużo mam ten odcinek o te 20 sekund. To się już wrzuca. Dobra. No tak to wygląda niestety. Browarkę sobie walniemy. Już mi się już nie bali. I znów się pogubiłem. Dobra, tu przejścia nie było, czyli musimy znów pójść tak jak walczyliśmy z tym... czymś. O, tu jeszcze była skrzynka. No widzę, że tu wszędzie jest, kurde, jednak Tails. A nie Head. Tutaj nie byliśmy. Dobra. No. To było w sumie tylko przejście. To było tylko przejście od tej strony. Kolejny gasoline canister. Soundblade jakiś, okej. Czy bym trafił? Bo ja trafiłem. Ale nie, dobra, to tutaj jednak. Kolejna skrzynka. Tu nie znów Tails, a jednak Head. Kasara. Czym jest Kasara? Kesera to znam. No w ogóle bez broni bym latał, świetnie. Backseal. Co to jest Kasara? Czym jest Kasara?
To jakaś broń jest, nie? Ale nie widzę tutaj zbytnio. A jest, taka maczeta. Sara. Ciekawe. Dobra, dajmy mu zgniłe mięsko. On to lubi. I dajmy mu bramie w tej chwili. Naszym dziubaskom. Dziewczynki, jedzonko. Dziewczynki, jedzonko. Dobra, myślę, że możemy iść już na górę. A, bo to były te drzwi. Nie chciałem to zrobić w ten sposób, ale okej. Niech sobie potakują. To było trzeba tu. Short circuit. Tutaj się nie było. I mamy windę. I tak byśmy do tej windy nie przyszli, więc los. Zapiszmy sobie grę. Dobra. Chodzimy tam. Go down. Okej, no to jesteśmy na poziomie pierwszym. Nadal w panieńskich lasach. Obstawiam, że tu będzie więcej tego tołotajstwa. Czyż nie? Odpalmy sobie. Księgi. Jest tutaj jakiś tajemniczy list na biurku. Znajdujesz zakodowany list 2. Teraz sobie go przeczytamy. Na biurku stoi szlifierka stołowa. Wygląda dość ciężką. Weź ją. Jakieś takie losowe dokumenty są na stole. Znajdujesz raport rozpoznawczy NLO. Dobra, tu już nic też nie ma. Nasze linki, kurwa, jak mi szkoda teraz tego overtake'a. Tyle szylingów. Że ja tego nie wydawałem wcześniej, to jest kurde, no aż żal dupę ściska, naprawdę. Ej, no nie wiem, że tu nie ma przejścia. Tu było. A tu jest coś piecącego niebiesko. O, jest mop. Broomstick, świetnie. Róbmy short circuit. Scrap metal. Fiolka z olejem. Odłamki szkła. Dwa shillingi, które są już overtaken. Kreda, fajnie. Czyli takie podstawowe przedmioty. Dobra, i coś nam się tutaj nadpisało. A, i to jest to. To już ostatnie w sumie. No, dobra, podłączmy to. Co i tyle? Jest już włączone, no to teraz musimy udać się znów do muzeum. Bo w muzeum było przejście. To było w lewo. Już mam wszystko połączone. No to co, idziemy do endingu, z tego co rozumiem, tak? Tak mi mówiliście, że to jest jeden z trudniejszych endingów. Na razie nie widzę tej ciężkości, może dlatego, że używam save'ów, ale... Ale no jakoś trudno nie było i pewnie gdybym grał naprawdę tak samemu w Firenhanger, myślę, że byłbym w stanie osiągnąć ten ending. Dobra, zapiszmy. Ja to i tak przyjdę Centaura jeszcze pokonać, to jest pewne. Nie wiem, gdzie on jest. I tak mam save'a w sumie, ale... Wolałbym się nie radzić.
No jak widać, dało się go pokonać. Tak w ogóle, gdzie my mamy najbliższy taki save point, przepraszam, żebyśmy mogli sobie w jakikolwiek sposób odłożyć tą ekipę. Old Town? Niezbyt. Ale póki się jej nie kliknie, to ona jest taka, jakby wiecie, jest przeszkodą. Jak się kliknie, to jest taka już nietykalna przez nas. Teraz tylko nie wlecieć w pułapkę. Na przykład taką jak tu. No i przepraszam, coś mi spadło. Nawet wiem co. Liquid od fajka. Wypadł mi z kieszeni. Ja to jestem udany. No bo teraz na przykład na minę nie wpaść. To też bardzo ważne. Też bardzo ważne. Bo nie powiem, łatwo jest tutaj wpaść na tą minę. Dobra. W sumie mamy przejście kanałami. Nie pomyślałem o tym. Tu nas jeszcze chyba nie było, nie? Tutaj były te poprańce. Nie pamiętam. Nie, tu nas nie było. Dobra, to już her. Udało. Tarcza z desek, świetnie. Kolejny niekonsekwentny mój wybór, ale to już wcześniej, więc nie krzyczcie na mnie. Ej, no tutaj było tylko takie, czy było takie przejście. Samoistne, to nawet się nie dało przejść przez Seversy. Łooo, jaka mina. Prawie na ją wpadłem. Dobra, i tutaj było przejście dołem chyba znów, prawda? Mi się już pokićkało. To mi się pokićkało. Nie, to było normalnie przejście górą. A, to był ten popapraniec, okej. No znów zapiszę. Znów zapiszę, bo się boję. Boję się, że zaraz możemy wpaść i znów będę musiał od tego lasu zapierdzielać. Dobra, i tu było przejście z tej strony. Byliśmy. Dobra, więc tak. Ogólnie plan jest taki. Plan jest, moi drodzy, taki, że zostawiamy ekipę. I ja pewnie się jeszcze wrócę zabić tego dziadygę. Być może sobie nawet czas przyspieszymy delikatnie. Bo myślę, że przydałoby się jeszcze te główki porozdysponowywać. Więc tak. Tak to wygląda, moi drodzy. Tak to wygląda. Dobra, jesteśmy około sklepów. Ale tutaj też przejścia nie ma. Kurde, no długo ty iść. Długi mamy tutaj tunel. Mega długi. To było tu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Próbuję. Chyba tak. I tutaj, tak, dokładnie tutaj było to, czego szukałem, czyli nasz pub. Nasz kochany pub. I tu z Levi'em walczyliśmy, tak? Tak, robiliśmy go tu. Climb down. Dobra, dziewczynki też sobie siadają. Idziemy nawpierdalać temu dziadowi. Jakkolwiek to brzmi. Ale wiecie co? Ja mam zrobię tutaj przerwę. Więc zobaczymy się już przy walce. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już. Tylko tak. Możliwe, że ja się w ogóle bardzo zdziwię. Być może będzie tak, że mnie ten dziadek pokona. I tak naprawdę to ja będę zaraz wracał do tego save'a. Mam nadzieję, że nie. Ale no zobaczymy. Zobaczymy. Będę walił go na pewno w te jego dziwne rzeczory.
64, no to nie jest jakoś super, no ale... Właśnie, kurwa, powiem wam szczerze, że może być zaraz lipa. Czas poleciał. Wydaje mi się nawet, że użyję sobie... Użyję sobie, moi drodzy... jasno niebieską fiolkę. Może zrobić stampede? No właśnie. Ja troszeczkę głupotę zrobiłem. Ja cofnę chyba jeszcze tą walkę. No bo ja i tak czekam na to, aż... Aż będę miał kolejny atak. Dobra. To mnie już tak bardzo nie zabolało. Dwie fiolki. No ale nadal pokonałem go lepiej niż z tą ekipą, nie? Prawda, troszeczkę tam, no, wybywaliśmy tych fiolek, bo chyba dwie fiolki niebieskie poleciały, ale... To tylko dlatego... Właśnie, to cofnijmy to, kurwa, bo ja jestem w stanie to zrobić lepiej. Jestem pewny, że jestem w stanie to zrobić lepiej. Tylko to spartoliłem. Ja to spartoliłem. Po pierwsze, weźmy sobie pigułki pep. To jest priorytet dla nas. To raz. A dwa. Zastanawiam się, czy nie lepiej go zatykać w nogę. Serio. Zastanawiam się, czy nie lepiej go zatykać w nogę. Dobra, mamy teraz to pierwsze. Evade. Walniemy tutaj go w łebek. Kurwa, mis mi wleciał, naprawdę. No mis bez jaj. Jaki pech. No kurwa, bez jajec, no. Miss. No i dobra, ale teraz bez żadnej potki. No jedną pewnie zużyjemy, bo i tak będę chciał zapewne sobie... Zapewne sobie jeszcze to HP zwrócić, no bo jednak 11 HP, no to tak na ryzyku. Użyjmy tej fiolki i użyjmy jeszcze jasno-niebieskiej jednej. I tak daje 100% HP, więc luz. No i widzicie, tak jak wam mówiłem, bez problemu byliśmy w stanie zrobić solo tego centaura. Tak naprawdę nie potrzebowaliśmy tego całej ekipy. Zastanawiam się dlatego, czy warto brać naszą tą całą ekipę i w jakiś sposób próbować jeszcze z nimi tam sobie walczyć. No, wiecie, niby równie dobrze mogłem się skupić tylko i wyłącznie na sobie, a na was, znaczy na was, na Oli i na tą sensie już nie, ale nie chciałbym dziewczyn zostawiać samych i pozwolić im umrzeć. To nie w moim stylu. To nie w moim stylu. Myślę, będę się jeszcze przypamiętała, świetnie. Wiecie, jak to, tak sobie teraz patrzę mniej więcej, czy nie zostawiłem jakichś przedmiotów. Jakiś greenerp, o. Świetny. Ten greenerp w sumie to tak z czystej ciekawości wziąłem. Bo nawet nie wiedziałem, że to jest greenerp. Dobra, a jeszcze tu był greenerp. Greenerby bardzo się wplatują w tą trawę. Naprawdę ciężkie są do odnalezienia. Dobra, chyba wszystko. Więc moi drodzy, wracam do was za chwilę. Idziemy do... Chyba do muzeum już, no. Nie będę was chyba męczył dalszą trasą, czy co, razem ją robimy? Nie, no nie będę was męczył. Dobra, widzimy się za chwilę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już, oczywiście sobie zapisałem tę grę. Powiem wam osobiście szczerze, nie będę wam tutaj okłamywał w jakikolwiek sposób. Ja już tutaj 5 minut nagrałem. Tylko problem jest taki, że zaciąłem się w tunelach i polazłem gdzieś, kurde, tymi tunelami. Nie mogłem odnaleźć wejścia do muzeum i tam chyba budziłem z 5 minut. Kiedy się zdenerwowałem i wyszedłem. Więc tak, tak to wygląda. Ale nie zauważyłem, przecież tutaj mamy bezpośrednie praktycznie przejście z Donovan House. Jesteśmy praktycznie przy
Bohemia National Museum. Kurde, jakie to było banalnie proste. To tylko ja wiem. Tylko ja to wiem. Możemy użyć Hexena. Nie mamy duszy, to prawda. Moglibyśmy, właśnie. Czy tam przy kościele było, gdzie sobie te łebki ogarnąć? Chyba nie. I co, no właśnie, może przejdźmy jeszcze, bo tutaj mamy 10 minut, tak? 10 minut jeszcze około odcinka. A wolałbym tam wejść pewnie w następnym, więc może zamiast teraz sobie to ogarniać w taki sposób, po prostu przejdźmy tutaj i tyle. Na drugie piętro? Nie, byliśmy na drugim piętrze. Na pierwsze. Musimy znaleźć ołtarz. A ołtarz jest gdzieś tu. Ile się nic nie pozmieniało. O ile się nic nie pozmieniało. Tu się nic nie pozmieniało. Tu już mam wszystko pobrane. I ołtarz był gdzieś tutaj. Widzę, że to nadal sobie gra tutaj. I tu chyba zaraz ten duszek nam wyleci. Pierdzielamy stąd. Ten duszek jak duszek w sumie. Mam na myśli tutaj oczywiście tego pajaca Gina. I tutaj, schodząc z dół, był ołtarz. Dobrze pamiętam? Dobrze pamiętam. Dobra. Najpierw się pomódlmy. To najczęściej się modlić, okej. Okay. Masz 47 głów, z czego 36 jest non-constance. To są bezznaczące? A nie biorące udział w konkursie. Oczywiście sobie te niebiorące weźmiemy. Dobra. O, to jest oczywiście mówi, że mamy 36 odłamków duszy. Świetnie. Tylko teraz pytanie, czy my możemy z tego skraftować coś? Kamień duszy, możemy. 12 sztuk. Wow. Właśnie, to się tylko odblokowuje, jak my to mamy. Jak my to mamy. No to znów możemy się oczywiście cofnąć i ja bym tym razem sobie rozdał jakoś tę spelę. Bo ulepszyć broni chyba nie można. Tego co widziałem w Hextenie. Więc trochę byłaby lipa. Naprawdę po tej terminie to ja się tak łatwo poruszam. To jest po prostu, no to jest coś niesamowitego, jak to było na początku, wiecie, takie podążanie różne i tak dalej, że człowiek nie wiedział gdzie iść, a teraz znam już te skróty mniej więcej na pamięć i tak dalej. I naprawdę no jest aż przyjemne w poruszaniu. Aż przyjemne. Musimy tego jeszcze dupka zabić, ale się go nawet nie chce ruszać. Dobra, schodzimy sobie do kościółka na 2F. Pięknie. No i mamy fast travel. Jeszcze mamy gdzieś 3 fast travele w sumie nieodblokowane. Być może już to spartoliłem pod tym względem. Dobra, teraz. No i mamy Hextena. No i 12 duszyczek. To jest coś ciekawego. Flash Puppetry to może nie. Erting. To jest w ogóle jaki bożek? Nie pamiętam. Toksykologia. Botanizm. Dobra. Możemy sobie w to zainwestować. Wolny metabolizm. O, to też bym chciał. Dark Marinkę. 2 razy 1 niestety, prawda? Oczywiście Mele Profinance i również Dark Marina. Master Chef. Dark Marina. Wszystko Dark Marina. To Dance Massacre. Meditation, Greater Meditation, przepraszam. Gun Profensy, Gunslinger, no wszystko to może Marinka się nauczyć.
Dobra. Agility plus 1 nie możemy niestety. Nie wiem, czemu niektóre są zablokowane, a niektóre nie. Perfect Guard, Counter Central Adrenaline Rush. Devour by się przydał, ale niestety nie możemy. Poison Tip. Nawet nie wiem, co to jest. No tu się i tak nie dostaniemy. Możemy sobie jeszcze Mind zwiększyć. Oczywiście Mind na Dark Marine. No i co? I zostały nam w sumie dwa punkty. To już nie jest tak dużo. Co by je sobie zainwestować? Pop and Wave. Pewnie do Misa. Dobre uniki daje. Gołe pięści. To pewnie jest ogólnie tego boksera. Drzepko umiejętności. Nie, no ja chyba dam po prostu sobie w Poison Tip. Bloodens Masakra. Chyba, że na medytację jeszcze. Dobra, na medytację damy. Dark Marina. I Dark Marina. Wyuczyliśmy się jak pojebani. Marinka to ma tyle umiejętności, że naprawdę. Że naprawdę. Warding Sigil. Mamy tego i mamy. Możemy... O! Dzięki temu możemy sobie gotować różne rzeczy. Ciekawe. Ciekawe. O, i ten passive skill również jest bardzo ciekawy, bo daje nam zwiększoną precyzję. To może być naprawdę bardzo ciekawe. Wolny metabolizm również jest dla nas ciekawy. Ladens Massacre, co to jest? Rytualny taniec używany do wykorzystywania ziemskich mocy przez wykonawcę. Stopniowo podnosi niezwykłe moce podczas walki. Umiejętność pasywna. O kurde, to może być naprawdę ciekawe. Dobra, ja sobie tutaj zapiszę, moi drodzy. I skończymy sobie na tym raczej rozgrywkę. Dzisiejszy odcinek. Chyba, że przyjdziemy sobie do muzeum. No w sumie jeszcze mam 2 minuty. To po prostu będziemy mieć więcej czasu na następny odcinek. Przejdźmy sobie. Niezainteresowani moim gadaniem już mogą opuścić prawie odcineczek, bo już się tu nic więcej zbytnio nie będzie działo. Chyba. Chyba, że się mylę. Jeszcze może coś się będzie działo. Może was oszukuję? A może nie? Nie, na razie was nie oszukuję. Serio, chyba się tu nic nie będzie działo? A, do Hollow Tower, nie? Właśnie! Będzie się działo jeszcze, moi drodzy. Zobaczyć, czy mogę dotknąć tego. Touch it. Nic się nie stało. No to jednak nic się nie stało. A szkoda. A szkoda. Cały czas te cholerne dzwony. Jakie ich nie trawię. Dobra, i tutaj było muzeum. Dobra, moi drodzy, to było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych odcinkach. W następnych odcinkach z Firenhanger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.